Bardzo proszę pana Piotra Fiuka ze Szczecina. Mity architektury XX wieku. Wybrane przykłady. Przepraszam, że chrypię. Dziękuję bardzo. Ale nie widać. Sekundkę. Szanowni państwo, do znakomitego tematu, jaki zaproponowano w tym roku, skojarzę, że jedne chyba z najciekawszych zagadnień, jakie zaproponowano do tego długiego cyklu konferencji, skłoniło mnie kilka przemyśleń, zwrócenie uwagi niekoniecznie na wydarzenia, które są słownikową definicją, czy odzwierciedlają takie podręcznikowe odniesienie do mitu, ale chciałem zwrócić uwagę na kilka informacji, które wiążą się z jakimś przeinaczeniem, niedopowiedzeniem lub takim troszeczkę sterowaniem pewnych wydarzeń, które nie do końca odzwierciedlają rzeczywistość. Tutaj w zarysie widzimy poszczególne, nie ze wszystkich, które przedstawię, ale pierwszym, który nasunął mi się z pomysłów czy z myśli związanych z tematem, jest nie dla wszystkich, przypuszczam, znane, że w XX wieku powstały tak naprawdę dwie karty ateńskie, obydwie w bardzo niewielkiej odległości od siebie, 31 roku pierwsza i 33 rok. Co ciekawe, każda z nich została nazwana tak naprawdę, pierwsza karta ateńska z 31 roku dopiero w preambule do karty weneckiej z 64, a karta ateńska nazwana została tak naprawdę po 10 latach w publikacji, którą widzimy po prawej stronie, ale zacznę od tej pierwszej, o której artykuły pisał profesor Tomaszewski, podkreślając, że pod auspicjami Ligi Narodów, po kilkunastu latach odbudowy miast, które zbyt daleko jakby rozwijały się w stronę rekonstrukcji miast historycznych, jak odbudowa Arras czy oczywista rzecz przywrócenia tamtych ogromnych zniszczeń, ale powstała teoria uporządkowania zasad konserwatorskich, które właśnie podczas obrad w 31 roku w Atenach próbowano usystematyzować. A druga karta w 33 roku tak naprawdę po pierwsze nie powstała w Atenach, tylko w czasie rejsu, jak wiemy, z Marsylii do Aten. Opublikowana została 10 lat po obradach z 33 roku. Przy okazji też jest bardzo zastanawiające, że w czasie okupacji w 43 roku we Francji, ale została tak naprawdę skodyfikowana przez Le Corbusiera, którego automatycznie utożsamiamy jako autora karty ateńskiej, co ta publikacja z ostatnich lat pokazuje, że przy haśle karta ateńska jest nazwisko li tylko znakomitego, wspaniałego Szwajcara, ale który dokonał po pierwsze zmiany tytułu, zmienił, zmodyfikował, uwzględniając okoliczności 10 lat już później, innych okoliczności z czasów II wojny światowej, i tych niedopowiedzeń jest dosyć dużo, które chciałem po prostu jakby uporządkować i bardzo zwrócił uwagę przy lekturze kilku tekstów, artykułów. Ale też udało mi się dotrzeć, nie posiadając całego egzemplarza, ale w frontowe strony wydawnictwa z 43 roku, że wśród kilkunastu i kilkunastu architektów z kilkunastu państw, jednym z wielu autorów jest tekst Le Corbusiera, który automatycznie utożsamiam, ale nawet nazwiska na okładce wydawnictwa nie ma samego Le Corbusiera, tylko osoby prowadzącej obrady. Natomiast pozwoliłem sobie, i tutaj panie profesorze, mam nadzieję, że nie będzie to nadużycie, że podsumowanie najciekawsze a propos tej skomplikowanej historii kształtowania zasad urbanistyki XX wieku, pan profesor Sławomir Gzel w znakomitych monografiach, które powstają w Gdańsku, zaprezentował, podkreślając, że nie ustalono takiej ujednoliconej wersji karty ateńskiej, że zostały różniące się od siebie wersje o mieście funkcjonalnym opublikowane i w Paryżu, i w Grecji. I tak naprawdę to, co znamy, jest tym wydawnictwem podsumowanym przez Le Corbusiera. I w sumie chciałem zwrócić uwagę na to, że odruch, jak się zrobiłem wielokrotnie takie jakby sprawdzenie wśród architektów, osób pracujących na uczelni, każda z osób podkreśli, że napisana przez Le Corbusiera w czasie tych obrad kongresu Siam, że została wówczas uchwalona, a ta historia jest nieco bardziej skomplikowana. Przy okazji narodzin Nowoczesności też automatyczne skojarzenie u wielu osób niekoniecznie sprowadza się do tego, że druga z tych może niedopowiedzianych informacji, że nim uchwalone zostały zasady architektury nowoczesnej, to tak naprawdę autorstwa przyrodnika szkockiego Patryka Geddesa zaczęto realizację w 20 latach na podstawie planu z 25, ale te
inwestycje rozpoczynano nieco wcześniej, ulegały modyfikacji, ale wszystkie zasady nowoczesnej urbanistyki plus taki organizm środowiskowy, architektury związane też z naturalnym krajobrazem powstał w zupełnie egzotycznym terenie. Oczywiście realizowany przez architektów, którzy wykształceni byli w środowisku między innymi nowoczesnej architektury modernistycznej północy Europy. W wielkim wkładzie polskich architektów, jak widzimy, to środkowe zdjęcie na dole warszawskiego architekta Korngolda, ale też nie do końca jakby zawsze pamiętamy, że początki realizacji podjęto między innymi w Tel Awiwie. I też wszystkim jest to znane, każdy wie, że na pewno autorzy modernistycznych idei opierali się, ale nieco mniej znane są pewne ujęcia miasta funkcjonalnego czy prefunkcjonalnego, które tworzy w koncepcji miasta idealnego Tony Garnier. Przypomnijmy, oczywiście też wiemy, że to jest syn słynnego autora opery paryskiej, ale przywołuję takie, nie ukrywam, że mniej znane, jak się zagłębiamy w literaturze, ilustracje pokazujące bardzo daleko idące takie rozplanowanie tej dzielnicy biurowej czy strefy przemysłowej dla miasta, ale też aspekt romantyzmu pewnego, który widzimy w postaci Nike Samotraki, ale też sam Tony Garnier zrealizował w Lyonie znakomite już wielogodzinne osiedle mieszkaniowe z pewnymi aspektami takiej architektury funkcjonalnej, znakomicie zmodernizowanych domów, ale też przechodzących częściowo w strukturę kamienic mieszkalnych. Trzecim hasłem, zagadnieniem, którym się nasunął, jest niedocenianie wielkiego wkładu architektury modernistycznej, jaka powstała na warszawskiej uczelni w latach 20. i 30. przy odbudowie powojennej, którą automatycznie na ogół kojarzymy z architekturą socrealistyczną, ale nie zawsze doceniamy, że te zasady kompozycji pewnych fragmentów Warszawy po 40. i 50. latach są tak naprawdę daleko idącymi, świetnymi rozwiązaniami albo częściowo zrealizowanymi, świetnymi modernistycznymi. I tu tylko pokazuję na tle przekształceń nowego światu, który też nie wszyscy mają takie wyobrażenie, że rozbudowany został tak jak większość miast. Nowy Jork, jak sobie przypomnimy z tych czasów, to jest też miasto z wielkimi kamienicami, które współcześnie są zabudowane wieżowcami w swojej centralnej części, ale już dla tego zbyt intensywnie zagęszczonego miasta w 30. latach powstawały szkice, koncepcje, nie umiem powiedzieć szerzej, gdzie jak widzimy na dolnej ilustracji nawet zakładano najmonumentalniejsze zabytki do zachowania, jak Pałac Staszica i Kościół Świętego Krzyża, wprowadzając w dalsze części Nowego Światu wolno stojącą zabudowę, przynajmniej z jakąś sugestią z wieżowcami. Ale nie ukrywam, że nieco mnie zdumiała, jak literatura, sięgając do archiwów, pokazuje różne materiały, między innymi istniejące przy zarządzie miasta w pierwszych latach okupacji, prace, jakie podejmowali ku zachowaniu, właściwemu funkcjonowaniu architektury Warszawy, architekci, gdzie wprowadzane zostało, jak widzimy, poszerzenie na pierwszym rysunku ulicy Świętokrzyskiej, obniżanie zabudowy dla tej nadmiernie w XIX wieku, nadmiernie w odniesieniu do krajobrazu z epoki stanisławowskiej. I zobaczymy efekt finalny, gdzie stan przedwojenny, rysunek Komisji do Spraw Regulacji Gabarytów spowodował, że odbudowa, tu widzimy dwie sąsiadujące z sobą kamienice, finalnie odbudowano w takim pejzażu jakby bardziej odpowiednim do tej XVII-XVII-wiecznej architektury, właściwie bardziej XVIII-wiecznej. I jest taki specyficzny cykl przekształceń tych projektów, które też jak spojrzymy na jedną z kamienic przy Nowym Świecie, otrzymała na przykład od podwórza w tej tylnej części taką koncepcję zmodernizowanej z okładzinami fasady. Finalnie widzimy, że ten, wiemy z jakich powodów, ujednolicony krajobraz jest jakby tym widealizowanym, ale chyba niepodważalnym obrazem tej architektury w centrum miasta przy ulicy Nowy Świat. Natomiast bezpośrednie skojarzenie też się odnosi, nie ukrywam, że takie zastanawiające może rozwiązania, ale zgodne z duchem epoki. Projekty, które nie zrealizowane tu po lewej stronie, nie powstałem pracy na niepodległości przy ulicy Racowickiej, przypominają rozwiązania tylnej fasady kamienicy, jaką w takim specyficznym historyzmie od frontu proponowano dla Nowego Światu, ale bardzo przypomina też z Bytomia kamienicę z hotelem, właściwie wielogowidzinny biurowy budynek z hotelem, z kinem Capitol, w podobna okładzina kamienna.
Natomiast modernistyczna urbanistyka, jeżeli przyjrzymy się na fragment i znakomitą urbanistykę tworzą te niewielkie enklawy, oczywiście ekskluzywnych zespołów architektonicznych, to ten żółtym fragmentem obwiedziony pokazuje naprawdę znakomitą modernistyczną architekturę, która otrzymała taki właśnie gorset, kostium historyzujący czy socrealistyczny, w większym, mniejszym stopniu dostosowanym do okoliczności. Też chcę zwrócić uwagę, że powstawały modernistyczne w czasie okupacji rozwiązania urbanistyczne, jak ten po lewej stronie, ale trochę wychodząc już poza te projekty z czasu wojny, tuż po wojnie. Jak widzimy na tej czarno-białej fotografii modelu przestrzennego, segregację, wyizolowanie ruchu kołowego i pieszego, który proponował Maciej Nowicki, jest to nie do odżałowania koncepcja, jaką nie podjęto dla odbudowy Warszawy po 1940 roku. Czwartym skojarzeniem było, to wynika też z tekstów między innymi profesora Żaryna, że wyobrażenie o odbudowie starego miasta w Warszawie sprowadza się do jego wyglądu, fasad, ale tak naprawdę wewnątrz kamienic, wewnątrz struktury urbanistycznej. Ona najściślej została zrealizowana w północnym kwartale strony Dekerta, co też wynika z iluś okoliczności. Warto byłoby przywołać, należałoby, że w ogóle usytuowanie planowanego Muzeum Historii Miasta czy Muzeum na Starym Mieście było możliwe, tak jak podkreśliłem, po takiej niefortunnej okoliczności niespłaconego kredytu zaciągniętego dla wykonania polichromii w kamienicy Baryczkowskiej, który natychmiast wykorzystano, żeby tą kamienicę przeznaczyć na Muzeum Miasta. Dokupiono dwie kolejne przed wojną. Nie zdążono ekspozycji do końca przygotować, ale rozpoczęto projekty nad m.in. zabezpieczeniem pożarowym polegające na rozbudowaniu stropów żelbetowych, zmodernizowanie tych kamienic, które opracowywał m.in. Jan Zachwatowicz, jak widzimy. Nadal dyrektorem muzeum był Stanisław Lorenc, a siedzibę tego muzeum, nieoddanego jeszcze do użytku, wojska, niemiecka administracja przeznaczyła jako muzeum dla żołnierzy stacjonujących w Warszawie, dla których przygotowano ekspozycję o wpływie niemieckiej tradycji na architekturę Warszawy. I widzimy po prawej stronie rysunki, jakie przygotowane były, znaczy teczka z rysunkami Jana Zachwatowicza, wprowadzenia i żelbetowych stropów, i zabezpieczających kamienic, które dzięki tym zrealizowanym już w czasie wojny pracom uratowanych został fragment trzech kamienic i fasad dwóch kolejnych, co tak naprawdę przyczyniło się, o ile literaturę tutaj dobrze do niej nawiązują, do jakby wielkiego uznania dla Jana Zachwatowicza, niezwykłego wpływu, który ten właśnie fragment w największym stopniu umożliwił uratowanie tej zabytkowej substancji miejskiej. I dzięki temu, powstając już w całej pierzei Muzeum Miasta, najgruntowniej, jak na tych trzech zdjęciach pokazuje, przywrócono do życia strukturę najbardziej wiernie dawnego XIX-wiecznego historycznego krajobrazu Starego Miasta w Warszawie z jego z niesamowitym urokiem, ale jeżeli chodzi o wewnętrzną strukturę, która stanowi taki ujednolicony, oczywiście dzisiaj świetnie zaadoptowany do nowych funkcji. Przy okazji takiego inwestowania w architekturze po niefortunnych zdarzeniach finansowych jest przykład z Hildesheim, gdzie jak widzimy na głównych zdjęciach archiwalne zdjęcia, środkowe to są z lat 60. projekty radykalnego zmodernizowania wyglądu. To są zdjęcia, które funkcjonowały przez ileś lat, wzniesiony hotel Roza i budynek Urzędu Miasta. Odtworzono dawny wygląd cechów piekarzy, rzeźników, ale było to możliwe po tak niefortunnym zdarzeniu jak bankructwo hotelu. I opinia publiczna, która od lat oczekiwała, żeby przywrócić tą znakomitą architekturę, jaką widzimy, wówczas dopiero była możliwa. Świetna, znakomita architektura modernistyczna, nagradzana, budynek Urzędu Miasta, jeżeli się w nim znajdziemy, świetnie rozwiązany, ale oczekiwań społecznych jakby nie spełniał. Chcę pokazać jeden tak z tego przeglądu przykładów ze Szczecina. Te cztery zdjęcia po lewej stronie pokazują prace budowlane tuż po wojnie, podjęte dla zagospodarowania, nie tyle odbudowy, ale inwestycji na Starym Mieście. Mogę w skrócie powiedzieć, że te wszystkie cztery zdjęcia pokazują szereg zabudowań, niektóre kamienice w pełni zachowane gdzieś tam w tle. Wszystkie przestały istnieć. Jak widzimy na tym dolnym zdjęciu, zostało to wyczyszczone do takiego jednorodnego charakteru. Skomplikowany temat, nie jestem w stanie teraz dłużej może rozwinąć, ale skalę zachowania architektury widzimy na przykładzie ratusza. To czwarte zdjęcie, te cztery po prawej stronie. Przedwojenny wygląd
dosyć duża część substancji zachowana, to wyczyszczenie wszystkiego przez 10 lat i muszę powiedzieć, że w Muzeum Miasta, mówiąc o dawnym, w Szczecinie, dawnym mieście XIX-wiecznym, wojna, jest 10 lat pustki i dopiero się pokazuje miasto wyczyszczone, tak jakby bombardowania zniszczyły wszystkie domy, co bynajmniej prawdą nie jest. Kolejne skojarzenie, które mi się nasunęło. Nie ukrywam, że to zdjęcie po lewej stronie, czarno-białe, na jakimś argentyńskim portalu dotyczącym gospodarki wodnej. Mówiące o portach i między innymi krótki tekst o porcie w Rotterdamie pokazuje, jak architekt Gerry de Witteveen, przedwojenny architekt Rotterdamu, tuż po bombardowaniu, który w tragiczny sposób zniszczyły miasto, prezentuje przy przedstawicielach wojskowej administracji niemieckiej nową koncepcję odbudowy miasta, którą natychmiast po bombardowaniu, po kilku dniach podjęto decyzję, żeby wprząc w cały taki system gospodarczy portów gospodarki niemieckiej. Widzimy komisarza Rotterdamu na tym dolnej fotografii, pokazuje okładkę książki i przy okazji portret, taki bardzo apoteozy, jakby architekta, który namalowany został przez Megerena. Jak wiemy, to jest autor nieistniejących Vermeerów z czasów wojny. To taka w sumie dygresja. Malarz, który znakomicie swój kunszt malarski prezentował, jak widzimy. Natomiast fałszerstwa były tą próbą, jak wiemy, też ośmieszenia krytyków, którzy nie doceniali jego kunsztu architektonicznego. Ale wracając do urbanistyki. Na górnym zdjęciu widzimy ten plan z czasów wojny, który zmodernizowaną wersję, ale zachowaną strukturę Rotterdamu proponował. Natomiast opierał się na planach, które w 20 latach, w 27 roku przygotowywał. Te dwie dolne ilustracje. Przez długie lata zakładał taką, w taki czy inny sposób prowadzoną modernizację dawnego Rotterdamu i pracował przez lata, całą długą wojnę, przez lata od zbombardowania 40 roku nad wdrożeniem ich do życia i tak naprawdę impuls mój najsilniejszy był w tym, że uraził się i do samego miasta i wyjechał z Rotterdamu. Nigdy do Rotterdamu już do śmierci nie przybył. Jak zmieniono głównego projektanta, jak widzimy, Corneliusa van Tera na tym dolnym zdjęciu, który zaproponował radykalnie zmodernizowaną strukturę nowego miasta po II wojnie światowej, gdzie na skutek wielkiego wpływu nazwano tych przedsiębiorców, wielkich przemysłowców rotterdamskich, klubem rotterdamskim, wywarli tak wielką presję, że miasto ma nie odtwarzać, odbudowywać układ placów, ulic, tak czy inaczej rozszerzonych do pierwotnych, jak zakładał Witteveen, tylko zmodernizować miasto i tak wiemy, stało się, że jest to główny port, jeden z głównych ośrodków przemysłowych Europy i ten cel spowodował, że po prostu architekt, który przez długie lata, 20 do 45, 6 tak naprawdę przygotował koncepcję i prezentował ją przed administracją niemiecką, uraził się poprzez, tak wiemy o naszej psychologii architektonicznej, że odebranie jemu tego zadania do realizacji spotkało się z takim jakby gwałtowną reakcją. Kolejnym to tylko chcę tymi dwoma ilustracjami pokazać skojarzenie wielu osób, które uważają, że historyczna XIX-wieczna architektura jest autentyczną neostylową, że neostylowa jest autentyczną stylową architekturą, jak widzimy na przykładzie. A najciekawszy, przypuszczam, może być przykład z Aten, gdzie jak widzimy wielkiego miłośnika architektury starożytnej, Karla Friedricha Schinkla, obrazy z 20 lat, pokazują koncepcję zaadoptowania dla siedziby króla. Króla Grecji, Otona I, pochodzącego z bawarskiego rodu, który usytuował siedzibę, rezydencję królewską na Akropolu. Nieco mniej znana historia, natomiast najbardziej zdumiewające, że to zdjęcie po lewej stronie pokazuje pawilon, który miał być recepcją całego założenia rezydencji publiczno-prywatnej, że ona zakładała przebudowę Erechtheionu na rzecz takiego po prostu portyku wejściowego. To zupełnie zdumiewające, jak na miłośnika architektury, który operował taką romantyczną architekturą, jednocześnie monumentalizacja władzy, jak widzimy tutaj świetne cytaty z architektury i wprowadzenie w XIX-wiecznej przestrzeni, tworząc taką apoteozę władzy między muzeum a siedzibą królewską. Ostatni z przykładów, ale to jeszcze będą trzy slajdy, jest częstokroć spotykany, bardzo mnie to zdziwiło, ale nawet w tekstach
publikowanych, nawet nazywanych naukowymi wydawnictwami, zdarza się określenie ornament to zbrodnia, tylko chcę tak przywołać. Tu przy okazji widzimy rysunek faktycznie Adolf Loos, to jest rysunek z archiwum, pieczątka, znaczek skarbowy czy znaczek urzędowy. Zakładał tą wielką fasadę szklaną. Wiemy, że ta interwencja, między innymi udział Otto Wagnera, umożliwiła ukończenie tej budowy, ale jak widzimy, Don Tristana Tzary, ten abstrakcjonistyczny artysta, proponował, dla niego Adolf Loos zaproponował absolutnie abstrakcyjne rozwiązanie architektury, które jednakowoż wkomponowuje się w krajobraz Montmartru, pewnym daleko idącym odniesieniem do tradycji i też w zarysie, jak zobaczymy, Hotel Babylon, czy dom dla tancerki, czy możemy... I już dwa ostatnie zdjęcia, tylko spojrzymy tak przez jedno ujęcie. Wenecja nie kojarzy nam się z miastem, które posiada nowoczesną architekturę. Tych przykładów jest naprawdę dosyć wiele. Są znakomite biurowe budynki. Ostatnim slajdem jest przykład niezrealizowanych koncepcji Wrighta, Louisa Kahna i Le Corbusiera, gdzie widzimy, jak znakomicie ta architektura nowoczesna, absolutnie przekraczająca formułę, wkomponowałaby się w strukturę tego znakomitego historycznego miasta. Dziękuję bardzo.